Patronem wydania jest serwis audiobook.pl Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec Czyta Jerzy Zelnik Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach. O niezapomnianych czasach 1939 do 1943 roku. O czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie potrafili wcielić dwa wspaniałe ideały: bohaterstwo i służbę. Słoneczne dni. W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze. Pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać. Jednym z zespołów tego środowiska był zespół Buków. Nazywane tak od częstych wypraw leśnych, jakie czynił rokrocznie. Zespół buków, do którego należeli Alek i Rudy, był zespołem udanym. Było w nim to, co stanowi o sile i prężności każdej gromady: duch zespołu, koleżeństwo i ciągła aktywność, czyn jeden po drugim, i rozmach, i radosny uśmiech. W lecie i w zimie, w czasie długich wakacji, w czasie krótkich dni świątecznych, zespół ruszał w dalekie góry, nad odległe jeziora, lub w pobliskie lasy i niedalekie pola. Alech był dryblasem, wysoki, szczupły, o niebieskich oczach i płowej czuprynie, ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachiwał rękoma i przybyle okazji wpadał w zachwyt. Wpływom zespołu buków zawdzięczał nabywanie pewnej właściwości charakteru bardzo mu obcej, chłodnego panowania nad sobą w chwilach ważnych. Kiedyś na wsi, gdzie Alek przyjechał na parę dni, syn gospodarza, rąbiąc drzewo, uderzył się siekierą w nogę. Krew silnie popłynęła na zieleń trawy. I jak często w takich wypadkach całe wystraszone otoczenie straciło głowę. Ktoś krzyknął, wylękły, ktoś uciekł do pokoju, żeby nie widzieć krwi. Paru domowników biegało bezradnie po domu, bezsensownie szukając wody, waty. Alek jeden z całego otoczenia zareagował całkowicie odmiennie niż inni. Znikł mu z twarzy wyraz niefrasobliwego roztrzepania, zbiegły się brwi nad oczyma. Po chwili był już przeskaleczonym, naciskając silnie kciukiem miejsce powyżej krwawiącej mocno rany. — Pan Nobasiu! — zwrócił się do wystraszonej, stojącej bezradnie dziewczyny. — Widzi pani, już w porządku. — Proszę wziąć ten płaski kamyk, wymyć go i przynieść mi razem z ręcznikiem. Zrobimy opatrunek uciskowy. Gdy to mówił, mówił spokojnym, naturalnym głosem. Z twarzy... Znikało skupienie i pojawił się znów uśmiech. A rudy. Rudy miał piegowatą twarz i rudawe włosy. Cała istota rudego ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję. Uzupełniający charaktery ludzkie zespół Buków, ten sam pod którego wpływem rozstrzepany uczuciowiec Alek stawał się opanowany i skupiony, zespół ten Urodzonego intelektualista Rudego ściągał do konkretów przyziemnego życia. Przy czym owo przyziemne życie uosobione zostało w postaci kucharstwa. Mianowicie, na każdej wycieczce, na każdej wyprawie, na każdym obozowisku, Rudy był kucharzem Buków. Co się biedak w początkach kucharzowania nacierpiał, nie warto opisywać. Warto natomiast stwierdzić, że po pewnym czasie potrawy przyrządzane przez Rudego przestały denerwować i śmieszyć, zaczęły zastanawiać, a wreszcie zdumiewać. Bracie, mówił poważnie Zeus, wódzbuków, świetnie gotujesz, masz wyjątkowy talent kucharski. Było to w pierwszym okresie przyglądania się Zeusa Rudemu. To też Zeus, harcmistrz Leszek Domański. Zauważył tylko część prawdy: ujawniony talent kucharski. Istota rudego była inna. To nie był chłopiec o talencie kucharskim. Był to chłopiec o dużej, wszechstronnej skali talentów w ogóle. Ale ujawniło się to dopiero z biegiem lat. Na razie nikt tak wspaniałego nie piekł na patyku chleba. Tak, tak, chleba na patyku. To nie jest omyłka zecera. Nikt tak świetnie nie smażył płotek na oleju. Żadna kasza chreczana nie potrafiła się zmierzyć z kaszą rudego. A już zupełnie magicznym zjawiskiem wydawało się Bukom to, gdy kiedyś „Rudy“ ugotował świetną zupę z pokrzyw. To jednak, co zdecydowało o popularności rudego w zespole, nie miało nic wspólnego z kucharstwem. To coś oparte było na talentach artystycznych Rudego i na jego zamiłowaniu do majsterkowania. Pewnego razu obmyślił Rudy oznakę dla zespołu Buków. Cyfra 23 w trójkącie, wycięta w jasnym metalu, na pomarańczowym tle małej sukiennej podkładki. Cały zespół Buków był zachwycony estetyką oznaki, dyskrecją odcieni, delikatnością rysunku pobudzony zachwytem kolegów Rudy, zmajstrował sztancę i własnoręcznie odbił nią tyle oznak, ilu członków liczył zespół buków. Ja ci mówię, przejdziesz do historii sztuki, klepał protekcjonalnie rudego po ramieniu gruby Andrzej Zawadowski. A ty, Alek, ciągnął dalej tenże sam Andrzej Grubas, musisz się zabrać do skomponowania oznaki narciarskiej dla buków. Alek Bukowej oznaki harcerskiej nie skomponował nigdy, chociaż był najlepszym narciarzem zespołu. Narciarzem narwanym, narciarzem niepokojącym rodziców i Zeusa, narciarzem, którego nigdy nie zadowalały łagodne stoki i uczęszczane tory. Narciarzem, którego niespokojny duch ciągnął w wysokie góry, na nowe i samotne szlaki. Ten niespokojny duch narciarski był tylko cząstką osobowości Alka, która cała była niespokojna, spragniona niecodzienności, stęskniona do nadzwyczajności. Zresztą tęsknota Alka do niecodzienności, do czynów przekraczających wyobraźnię i możliwości przeciętnego człowieka była taka sama jak tęsknota wszystkich jego kolegów, buków. A może nie tylko buków? Może jest to tęsknota każdej młodości? Ta tylko różnica zachodziła między tęsknotami dziesiątków tysięcy młodych serc a tęsknotami do niecodzienności buków, że buki umiały się zdobyć na wcielenie wielu swych marzeń, w czyn? Istniała w Warszawie szkoła. Dobra szkoła. W stolicy nie brak było doskonałych szkół i ta była właśnie jedną z nich. W szkole tej pracował właściwy zespół nauczycielski. Gdy piszemy właściwy nauczyciel, mamy na myśli człowieka, który posiada umiejętność zachęcania i wdrażania uczniów do samokształcenia. Tę właśnie właściwość miała większość nauczycieli gimnazjum imienia króla Stefana Batorego. Czy to się wyda dziwne, jeśli podamy do wiadomości, że nauczycielem geografii w gimnazjum i liceum Stefana Batorego był pan profesor Domański? Przez część uczniów, zwany Zeusem? Mianowicie przez tę część uczniów, która należała do zespołu Buków. Co prawda, pan profesor Leszek Domański był dopiero drugi rok nauczycielem i liczył sobie zaledwie osiem lat więcej niż uczniowie klasy, której był wychowawcą. Chociaż tak było i chociaż zespół nauczycielski gimnazjum imienia Batorego był zespołem ludzi światłych, cały korpus profesorski miał jednomyślnie profesorowi Domańskiemu za złe, że wprowadził zwyczaj zwracania się do siebie części uczniów przez ty. Oczywiście nie na lekcjach. Tym niemniej jednak korpus nauczycielski wyraźnie to dziwactwo dezaprobował i ostrzegał kolegę Domańskiego przed niebezpieczeństwem zbytniego spoufalenia się z młodzieżą. Właśnie w tej chwili wychodzi gromadka chłopców i ich nauczyciel na ulicę. Lekcje się skończyły, idą powoli, rozmawiają. Słuchaj, Zeuls, idziemy dziś na burzę nad Azją? Czy na dziesięciu spawiaka? pyta Alek. Alek jest wielbicielem kina. Profesor Domański również? Kilka razy w miesiącu chodzą razem do kin. Zeusie, kochany, wtrąca się czarny Jaś, pożycz mi głowę Indianina wyrzeźbioną w orzechu kokosowym, którą przywiozłeś z Ameryki. Jest mi bardzo potrzebna. Chcę sobie zrobić podobną z huby. Ponieważ dzisiejsza lekcja profesora Domańskiego obracała się wokół spraw Yellowstone Parku w Stanach Zjednoczonych, rozmowa schodzi na Yellowstone Park. Ktoś stawia parę pytań dotyczących Parku Narodowego w Tatrach. Zeus odpowiada. Andrzej Grubas, zaparzony, nie zgadza się z poglądami profesora. Cała gromadka staje na ulicy, chłopcy gestykulują, śmieją się i znów poważnieją. Przechodnie uliczni szybko wymijając gromadkę, nie zauważają jednego z dziwactw profesora Domańskiego, kończenia lekcji na ruchliwej ulicy Miasta.